Debaty to jedna z ostatnich szans na przekonanie do siebie wyborców. W ostatnich dniach taką okazję mieli kandydaci z Tychów, Gliwic czy Zabrza. Przyjrzał się im Paweł Jędrusik. Podczas debaty na antenie telewizji TVS zmierzyli się Maciej Gramatyka i Sławomir Wróbel, którzy rywalizują o fotel prezydencki w Tychach. Pytania dotyczyły m.in. nowego centrum Tychów. Gdy ja miałbym odpowiedzieć, czy Tycham potrzebne jest centrum, to pewnie miałbym wątpliwości, bo przez 70 lat miasto przyzwyczaiło się do tego, że są takie lokalne centra. Jest to projekt kluczowy, mieszkańcy oczekują tego od wielu lat. Jest to również ważny aspekt w kontekście wspominanego wcześniej budownictwa komunalnego. To miejsce cały czas straszy, trzeba podjąć działania, które sprawią, że Tychy dzięki rozwojowi tego miejsca będą miejscem dużo atrakcyjniejszym. Z kolei w Gliwicach Katarzyna Kuczyńska-Budka zmierzyła się z Mariuszem Śpiewokiem. Tam debata polegała na wzajemnym zadawaniu sobie pytań przez kandydatów. Kuczyńska-Budka pytała Śpiewoka m.in. o to, czy to prawda, że prowadzi rozmowy z PiS-em i ma ustalenia dotyczące rządzenia miastem. Nie jest prawdą, że prowadzimy jakiekolwiek rozmowy, natomiast prawdą jest, że Koalicja Dla Gliwic od wielu, wielu lat zawierała różne koalicje. W poprzedniej Radzie mieliśmy z częścią radnych Platformy Obywatelskiej i zakładam, że przyszła koalicja, która będzie rządziła w mieście, będzie właśnie taką koalicją ponad tymi podziałami. Z kolei Mariusz Śpiewok odbijał piłeczkę i pytał rywalkę, na jakiej podstawie mieszkańcy mają wierzyć w jej obietnicę, skoro jego zdaniem była mało aktywna podczas minionej kadencji. Złożyłam dziesiątki interpelacji w wielu sprawach, których nie opublikowaliście i budzi to bardzo duże wątpliwości nadzoru prawnego wojewody. Złożyłam tyle uchwał, na ile pozwalała nam wtedy ta mniejszość w Radzie, bo przypomnę, wy zrobiliście dyscyplinę i obojętnie, czy projekt był dobry dla miasta, czy niedobry, zmuszaliście radnych, żeby za nim głosowali. W debacie w Zabrzu Agnieszka Rupniewska, która zmierzy się z Małgorzatą Mańką-Szulik, była pytana o czwartą trybunę na stadionie Górnika Zabrze. Nigdy nie byłam zażartą przeciwniczką budowy czwartej trybuny, na co dowodem są liczne protokoły z sesji Rady Miasta, podczas których wielokrotnie mówiłam o tym, że czwarta trybuna musi być wybudowana i to jak najszybciej. Z kolei obecna prezydent zmierzyła się z problemem zadłużenia szpitala miejskiego. Trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest różnica między inwestycją a zadłużeniem. My mówimy o szpitalu miejskim, który jest dodatkowym zadaniem dla władz miasta. Niemniej jednak podejmujemy to zobowiązanie, bo uważamy, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Jeśli mówimy o szpitalu miejskim, to proszę zauważyć, że w latach 2007-2012 zrealizowaliśmy inwestycje za 34 miliony złotych. Na przekonanie do siebie wyborców kandydatom został jeszcze tylko jeden dzień.